Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje i zapraszam Was dzisiaj na wyjątkowy odcinek. Przygotowania wielkanocne. Pieczemy ciasta, malujemy pisanki, spędzamy w kuchni mnóstwo czasu, bo trzeba ugotować jajka, trzeba je jakoś przystroić, trzeba ugotować albo upiec babkę. Te wszystkie szynki, kiełbaski, żurek. O rany, lubicie gotować? Dzisiaj mam dla Was małą propozycję, aby przyrządzić Wielkanoc, tylko że w mini wersji. Make it mini food! Będziemy robić miniaturowe jedzenie, a te niespodzianki, mini wers, to jest pierwszy raz, kiedy będę je otwierać. To jest akurat wersja spring, fioletowe jajeczko, wersja wiosenna. Mamy tutaj specjalne, ultra rzadkie, miniaturowe jedzenie, które jest z filmu Wonka. A ja kocham Willego Wonkę. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry, koniecznie zasubskrybować mój kanał, bo wówczas takich niespodzianek pojawi się u mnie zdecydowanie więcej. Z racji tego, że to jest mój pierwszy raz z tymi kulami, to nie za bardzo wiem, jak się tutaj z nimi obchodzić, ale mam doświadczenie w otwieraniu kuli LOL Surprise, bo to jest z tej samej firmy MGA. Tak więc spróbujemy to zrobić tak, jakby to była kula LOL Surprise. Otwieramy sobie pierwszą tutaj warstwę i słuchajcie, nic się tutaj nie kryje. Mamy tutaj napis mini wers. Bardzo ładnie wygląda to jajeczko. O, i tutaj mamy pokazane jakieś takie słoneczko. Lecimy sobie z warstwą numer 2. Przepiękne jajeczko, naprawdę jest wiosenne. No i najważniejsza rzecz, otwieramy. Cóż my tutaj mamy? Saszetki niespodzianki. Tutaj mamy już dwie. Jest pokazane też miniaturowe jedzenie, na jakie możemy trafić. Oczywiście ja liczę na to, o tutaj z tej strony, gdzie jest Willy Wonka. Na początek składamy sobie stół. No i lecimy z unboxingiem saszetek. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś specjalna jakby kolejność otwierania, ale cóż my tutaj mamy? Choco Bunny, miniaturowej wersji czekoladowy zajączek. Kolejna jest żółta saszetka, a w niej mamy prześliczny, zobaczcie, a ciężko wyciągnąć, ale już mam, koszyczek wielkanocny. Tutaj mamy coś takiego podłużnego i małego, poczekajcie, tutaj jest jakaś głowa zajączka i miniaturowej wersji szczypczyki kuchenne. Znalazłam też miseczkę, tutaj mamy tasiemkę i folijkę oraz sztuczną trawę. No i chyba najważniejsza rzecz jest w tym różowym pudełku. Patrzcie, jakie to jest słodkie. Miniaturowej wersji jajeczka. Zerkam sobie teraz na ulotkę i ja już chyba wiem, co my będziemy przygotowywać. Będzie to koszyk wielkanocny. Zaczynam sobie od odrobiny tej takiej sztucznej trawy i wkładam to sobie tutaj do koszyczka. Chyba powinniśmy wyciągnąć tego zajączka czekoladowego. O, wow, jak to słodko wygląda. A, wyskakuj do mnie. To jest zdecydowanie najsłodsza rzecz z całego dzisiaj zestawu. I ląduje on teraz tutaj w koszyczku. Teraz czas na magię z jajkami. Ponoć gdy włożymy je do wody, pewnie na chwilkę, to powinny zmienić kolor. Tutaj mam przygotowane je na takim stojaku, wkładamy je do wody. Nie wiem, czy ta woda powinna być ciepła, czy zimna, ale... Ej, co jest grane? Jajka... O, dobra, widzę, co się dzieje. One są pokryte farbą. Okej. Okay. O nie, jajko mi wpadło do środka. No dobra, zróbmy tak, że ja po prostu wszystkie te jajka, ich jest tutaj chyba 6, wrzucę do tej szklanki, zamieszam. Pamiętacie, były białe. Po umyciu i po wyjęciu z wody jesteście gotowi, aby to zobaczyć? Patrzcie na to. Mamy prawdziwe pisanki! Przed chwilą były to zwykłe białe jajka, takie jak od kury, a teraz są to kolorowe pisaneczki i one również muszą wylądować tutaj w tym koszyczku, więc ja sobie je poukładam, albo wiecie co, po prostu... Tak powrzucam, byle jak. Jedne będą leżały, drugie bardziej stały. Tu jest jeszcze takie złote. A poczekajcie, gdzieś jeszcze jedno mi uciekło. Ostatnie jest takie ładne w kolorze zielonym. Teraz najtrudniejsza rzecz, ponieważ my to nasze przygotowane jakby ten koszyczek musimy obwiązać tasiemką, ale najpierw powinniśmy to zawinąć jeszcze w celofan, czyli w taką folię, ale mi zdecydowanie w takiej wersji podoba się to bardziej. Patrzcie, kto tutaj mnie odwiedził. Nie jest miniaturowy, jest prawdziwy. Mój kociak, który próbuje mi chyba tutaj ukraść kilka moich miniaturowych niespodzianek. Dobra, ja ten koszyczek odkładam sobie teraz tutaj na stoliczek, ponieważ mam tutaj jeszcze kolejną kulę.
Mam nadzieję, że będę miała fajne szczęście i że trafię na zestaw z Willim Wonką. Najpierw ściągamy sobie pierwszą warstwę. Chyba nie będzie powtórki, bo wydaje mi się, że tutaj wcześniej miałam inną pokazaną niespodziankę, ale nie zapeszajmy. Wyciągamy oczywiście saszetki. Lecimy z pierwszą niespodzianką. Co to jest? Kolorowa posypka, taka jaką się używa na przykład na babeczki. Następnie mamy, wow, paterę, miniaturowe babeczki marchewkowe, słodkości, aby udekorować te babeczki, przybory kuchenne i chyba prawdziwy lukier. Ten lukier to jest jakiś czad. O rany, będziemy robić wielkanocne babeczki. O, patrzcie jak to wygląda, jak prawdziwy lukier. Co prawda nie pachnie słodko. Teraz każdą miniaturową babeczkę, zobaczcie w ogóle jak ona słodko wygląda, w takich zielonych kokilkach jest, musimy posmarować właśnie tą masą, użyjemy do tego tego miniaturowego noża, a następnie weźmiemy sobie te ozdoby. Według instrukcji już po kilku minutach na słońcu ta masa powinna stwardnieć. Na pierwszą położyłam sobie takie królicze uszy, na drugą położę sobie te takie marchewki. Fajnie, bo na tę masę możemy sobie to przykleić. Prezentuje się genialnie. No musicie przyznać, że tutaj ta masa daje po prostu radę. Wygląda to przesłodko. Czekam chwilę, aż to stwardnieje, a następnie położę to na tę paterę. O rany, prawie bym zapomniała o mojej posypce. Muszę ją szybko wykorzystać. No i to jest chyba najsłodsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Nie miałam pojęcia, że z tymi kulami Miniverse jest taka fantastyczna zabawa, no i że efekt jest taki genialny i spektakularny. Ale chyba pamiętacie, że miałam 3 kule. No i liczę, że tutaj będzie coś od Willego Wonki. Lecimy zatem z unboxingiem, otwieramy sobie. Wiecie co, od razu sięgnę po tę pierwszą saszetkę, no i sprawdzimy wspólnie. Ej, słuchajcie, to jest kształt, którego chyba jeszcze nie miałam. Co my tutaj mamy? No nie, patera. Czy to oznacza, że mam drugi raz robić te babeczki? Sprawdźmy jeszcze dla pewności jedną saszetkę. Zgadza się, mamy tutaj ten miniaturowy krem. Są też babeczki marchewkowe, są marchewkowo-zajączkowe ozdoby, słodka posypka i przybory kuchenne. No i gdy to ponownie wszystko weźmiemy, wymieszamy, to powstanie nam coś tak pięknego i słodkiego. Miniaturowa Wielkanoc przygotowana. Jestem po prostu zachwycona. Jestem również ciekawa waszego zdania, czy lepszy i fajniejszy waszym zdaniem jest ten słodki koszyczek z jajeczkami, które zmieniły kolor w wodzie, i z tym czekoladowym zajączkiem, który o tutaj mi się położył, czy też może bardziej podoba wam się ta patera z babeczkami. Tak przygotowana, chciałabym powiedzieć, że mogę zacząć Wielkanoc, ale niestety nie. I tak sobie pomyślałam, że skoro już to jedzenie wielkanocne, co prawda miniaturowe, mamy już zrobione, to może ja bym troszeczkę ustroiła już mój dom na Wielkanoc, bo jakoś nie miałam jeszcze na to czasu. I wiecie, od czego sobie zaczniemy? Od poduszek, które kupiłam już bardzo, ale to bardzo dawno temu i musicie to zobaczyć. A czyż to nie jest najsłodsza poduszka na świecie? Jaki przepiękny zajączek czy też króliczek. Patrzcie na to. O wow, zielono-jasny kolor, taki kolor zielony mega mi się właśnie kojarzy z Wielkanocą. A co my tutaj jeszcze mamy? Mam jeszcze jedną poduszkę, tylko czy ona tak na Wielkanoc pasuje? A, nie, torba ucieka. Czy ona tak pasuje? Chyba tak. W ogóle wzięłam to z myślą o tym, że to będzie taki zestaw. No i teraz czas na podmiankę na mojej kanapie. Jak widzicie, ja kocham poduszki. Są z jednej i z drugiej strony. Tutaj w ogóle mam jakieś takie ciemne poduszki. Chociaż te jasne niby mogłyby pasować, ale na pewno ta ciemna stąd ucieka. Ucieka jeszcze ten kot i to. Wydaje mi się, że tutaj na tym honorowym miejscu, w samym rogu, musi być postawiony ten oto zajączek. O wow, zobaczcie jak pięknie to wygląda. Teraz czy te jasne poduszki tu pasują? Chyba tak. Słuchajcie, może nie do końca, może jeszcze coś pokombinuję z tymi poduszkami. No zdecydowanie czegoś tutaj brakuje, ale na szczęście wybieram się jeszcze do sklepu i coś pokombinuję, żeby poduszek było więcej. Teraz czas na stół. No tu jest bieda, musicie przyznać. Muszę dołożyć jeszcze jedną tackę. Taką samą, aby była tutaj do zestawu. Uwielbiam takie wiklinowe rzeczy. Myślę, że ten lampionik zostanie. Dokupię sobie tutaj jakieś zielone, może bukszpan albo jakieś gałązki. Trochę rzeczy już wyciągnęłam z szafy. Na przykład mam takiego przepięknego zajączka. Mam też takiego białego ptaszka i jego sobie położę o tutaj jakby na takim gniazdku. No i najważniejsza rzecz, bez czego moim zdaniem dom po prostu nie wygląda dobrze. To musi być zawsze, czyli
żywe kwiaty. Ja wybrałam sobie tulipanki. Już lepiej tutaj wygląda, moim zdaniem wygląda nawet bardzo, ale to bardzo dobrze. No i teraz czas na korytarz, miejsce, które jest na wejściu, gdy zaraz wejdziemy do mnie do domu. Póki co stoi tutaj takie pudełeczko, gdzie mamy różne drobiazgi. Tutaj mam taką tackę już przygotowaną, ponieważ chcę tutaj ułożyć moje zajączki. Zacznę sobie od takiego małego obrazka z napisem Happy Easter i z takim zajączkiem. I jego miałam w planie powiesić na ścianie, ale niestety się nie udało. Tak więc dokładam moje zajączki, są już tutaj. Jeden taki biały z odstającymi uszami, drugi, który się tak spogląda. Teraz w którą stronę one mają patrzeć? Może o, w tę stronę. Niech tak, o, jeden w tę stronę zerka, drugi w drugą stronę. Fajnie to wygląda, tutaj dorzucę jeszcze sobie jakieś jajka kolorowe, a z drugiej strony, bo tutaj jest jeszcze miejsce, również położymy zajączka, tylko że mam takie kółeczko i ogólnie planowałam, żeby zrobić z tego gniazdko. Wygląda to w ten sposób i mega, ale to mega mi się podoba. Nie wiedziałam, że w ogóle w domu gdzieś znalazłam jakieś stare ozdoby, mam tyle rzeczy. Z tej strony mamy króliczki i jajeczka, pięknie to wygląda. No i to gniazdko, udało mi się zrobić. Znalazłam jakieś stare sianko, jakieś inne zajączki i wygląda to również bardzo ładnie. Tutaj na stół sobie dołożyłam jeszcze kilka jajeczek i zajączka, więc tutaj też już jest posprzątane. No i jeszcze tylko ta kanapa, naprawdę brakuje tutaj kilku jasnych poduszek. I jeszcze jedno, najważniejsza rzecz w kuchni. Od teraz będę używać tego kubeczka. Zobaczcie, jaki jest uroczy i przepiękny. Kosztował dosłownie kilkanaście złotych, chyba 12. Jeszcze nie był używany, dopiero go umyłam. Wygląda przepięknie, jest tutaj taki króliczek, który trzyma kwiatki. Przepiękny, wielkanocny i wiosenny. Muszę naprawdę teraz pędzić do kuchni. Muszę naprawdę teraz wziąć się za pieczenie i gotowanie. Mam ochotę w tym roku upiec coś naprawdę przepysznego. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Pomimo tego, że trafiła mi się za drugim razem powtórka, to bawiłam się świetnie i mam nadzieję, że Wy również. Czy Wy kiedyś otwieraliście te kule Miniverse? Czy Wy również bawiliście się w tworzenie w takich miniaturowych rzeczy? Napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Pa, pa!